I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem Wróżenie z Fusów. Dzisiaj zaprosiłem do nas to the Moon. Tak jak żeście pytali tutaj, prosili o to, żeby przetłumaczyć jedną z jego audycji. Zobaczymy jak sobie chłop radzi, bo niektórzy mówią, że Da Vinci nie, Optical Art nie i może spróbować to the Moon. Oczywiście Da Vinci dalej będzie, Optical Art też czasami będzie wtrącany i CryptoCure University. Ale przejdziemy, no i oczywiście, jeżeli Bob Lucas też się wyda, to też będzie tak samo. Okej, teraz przez weekend będę wydawał małe tutoriale, które będą też wydawane w przyszłym tygodniu. To będą 6-7-minutowe filmy, które no, potrzebuje praktycznie ulica, jak tutaj wchodzi do nas, żeby wiedzieć co i jak. Także to będzie oczywiście w naszych zakładkach od amatora do inwestora, takie krótkie 7-minutowe tutoriale. Także jeżeli się znacie na tym, nie musicie w ogóle wchodzić na te filmy i potem denerwować się, że nagle jest tyle tych filmów i nie macie czasu oglądać. To będą bardzo normalne podstawy, które na pewno ci wszyscy, którzy słuchają nas od samego początku, już je znają. Okej, zobaczmy, kto to jest to the Moon. To jest właśnie ten młody chłopak. Czekam na wasze komentarze. Powiedzcie, jak faktycznie on tutaj wróży z fusów. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Chyba raz czy dwa razy u nas już był wcześniej, więc zobaczymy dzisiaj. 12 minut, około 20 minut, także powinniśmy się zmieścić. In this video, the Bitcoin price actually broke through this ascending triangle. W tym wideo widzimy, że Bitcoin... Dobra, już jestem spokojny. W tym wideo widzimy, że Bitcoin właśnie przebił ten rosnący trójkąt górą. That we talked about in yesterday's video, and right now Bitcoin is actually getting closer and closer to $10,000. I Bitcoin dochodzi coraz to bliżej do 10 000 dolarów. That is a major psychological level. I to jest bardzo główny poziom psychologiczny, który jest bardzo poważny. O. I want to talk about what I believe is going to happen when we break the $10,000 level, because I think that is probably going to take Bitcoin all the way up to the next major fib level of 13,000. I dalej mówię, że jeżeli przejdziemy przez 10 tysięcy kolejnym levelem, czyli poziomem, do którego on wierzy, że raczej tutaj wejdziemy, jest 13 400 dolarów. $400. And I also actually want to talk about gold once again, because in the past few days we have seen gold actually go up. I chciałbym jeszcze porozmawiać o złocie, bo widzimy, że przez ostatnie parę dni złoto faktycznie tutaj rośnie. 4% in just a matter of, yeah. Wzrosło o 4%. Couple of days, and this small spike in gold is actually double the Bitcoin market cap. I to, co właśnie zaznaczył na czerwono, czyli ten ruch 4%, to jest podwójna kapitalizacja Bitcoina. Let me say that again. So in just a 4% wzrost w złocie to jest podwójna kapitalizacja Bitcoina. Także widzicie, jak wcześnie jeszcze jesteśmy w tym markecie. Couple of days, the gold market cap jumped more than double the entire Bitcoin market cap. That is something that I actually want to talk about in this video. And if you think that that sounds interesting, then I think that you should definitely watch this video. No i teraz, jeżeli chcesz oglądać więcej, to właśnie po intro będzie. Hello guys and welcome to the moon. My name is Carl. I'm going to bring you this cryptocurrency video. Cześć, witam was. Moje imię jest Carl i chciałbym wam pokazać krypto. And a small recap from yesterday's video, I said that we are in this possible ascending triangle. I wczoraj mówiłem wideo o tym, że jesteśmy w tym rosnącym trójkącie. And if this is wzrostowym trójkącie, breaking to the upside, then we want to see this not only break the 9.4k, which is right above this triangle. Jeżeli przejdziemy to górą, to nie chcę tylko widzieć 9400 pociągniętego sceną. But we want to also see Bitcoin break through this upwards trending resistance. Ale też uformowany resistance, który jest wzrostowy, też żeby przebił. In a break of this ascending triangle. And we have actually seen Bitcoin break through both. I to się właśnie stało. Both of these major resistance levels after breaking the triangle, which was right there. So the top of the triangle was actually 9,360. Także góra trójkąta to była 9360 dolarów. And ever since Bitcoin broke that level,
Bitcoin came up about 4.7%. I od momentu wyjścia z tego trójkąta było 4,5% wzrostu. And it's currently up about 3.5%. I w tym momencie jest około 3,48. Pamiętajcie, że cena może się różnić, jak oglądacie to wideo u siebie. And yeah, we are basically seeing Bitcoin continue to go higher. And generally the target should be just roughly measured like this. I zazwyczaj, jeżeli chodzi o wzrost taki predykcyjny, czy prognoza, jaka może być, to bierzemy sobie ten najdłuższy odcinek, on właśnie zaznaczył go, i wklejamy od momentu breakout. We just put it at the point of the breakout, and that gives us a target of 9,916. Czyli 9,916 dolarów. But I think the important part here is about if we are going to see the same thing as we saw back here. I ważnym faktem jest to, czy zobaczymy podobną rzecz, która się zdarzyła 2 maja, około 2 maja. I mean, can we see this right now again? And I think that's possible. I'm not. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Convinced just yet that this is exactly what we're seeing right now. Nie jestem przekonany może o tym od razu, że to się zdarzy właśnie za chwileczkę. But we are seeing the bulls clearly trying to push Bitcoin towards 10K. Ale widzimy byki, które w tym momencie pociągają cenę Bitcoina jeszcze wyżej. Chciałem powiedzieć byki z Tethera, ale może się mylę. And 10K is of course going to be a major resistance level, because it's a psychological level, it's right there. I mam taki psychologiczny poziom, 10 000, massive sell wall, right. 12 dolarów, gdzie będziemy mieć dużą ścianę płaczu, czyli sprzedaż tokenów. There, this zone between 10K and 9.4K, when we are decisively above here, then I think that we are definitely going to see a massive pop. I to będzie taka linia pomiędzy 10 a 9400, albo taki kanał, który się utworzy, gdzie go, jeżeli w końcu przebijemy ten 10-12 dolarów, chyba dokładnie pokazywał, no to będą kolejne wzrosty. Possibly towards 13,000, but at least to about 10.5K, 11K. And this is because of the fact that. Na pewno do 10,500-11, jego zdaniem, może Bitcoin jeszcze wzrosnąć. And this is because of the fact that there's just not a lot of resistance up there. I po prostu to jest ze względu na to, że nie ma za dużo resistance w tych granicach ceny. Czyli oporu. We have actually broken the first major level, the 9.4K. I najważniejsze, że przebyliśmy właśnie 9400 dolarów. We've been talking about this level for several weeks now. Gdzie mówiliśmy o tym od paru tygodni. As a major resistance level. I była to główna opora do pokonania, czy resistance, poziom. And when we break it, that is a big accomplishment for Bitcoin. And I've already shown you why I say 13K, but let me just quickly show you here. I teraz pokażę ci, dlaczego myślę, że to będzie 13 000. On the Fibonacci retracement tool, we can see that the 61.8%. 61.8 na Fibie. Fibonacci level lines up at 13.4K, so all the 13,400. Way up there. That's a major Fibonacci retracement level. The first target should be maybe right there. Pierwszy target, czyli cel, powinien być przy 50 na Fibie, czyli 11,466. Because that's the 50%. That's at 11,460 approximately. So these two levels are going to be very important. Czyli te dwa poziomy będą bardzo ważne. When Bitcoin actually breaks up here and continues this bull run. So keep an eye on these two. Także uważajcie na te dwa. Like I said, I'm not entirely convinced yet that we are seeing that massive break. I'm still going to leave room for Bitcoin to actually get resistance. I nie jestem do końca pewny, czy Bitcoin od razu poleci w kosmos, czy po prostu jeszcze będzie tutaj miał mały resistance i będziemy się odbijać, powiedzmy, torem bocznym. Between 9.4K and 10K. Pomiędzy 9400 a 10 000. I would love to see Bitcoin break through 10K, because when. Ale chciałbym, żeby Bitcoin przekroczył granicę 10 000. When we break through 10K, I think that definitely. Will be noticeable in the chart. I to na pewno będzie widoczne na wykresie. I think that we will definitely, and I mean all the memes and all of the news articles, and that is just going to be a huge thing. I te wszystkie wiadomości, które wyjdą, newsy z 10 000 za Bitcoina mogą poprowadzić jeszcze wyżej cenę Bitcoina. And I think that, so technically 9.4K has been very important. Technicznie 9400 jest bardzo ważne.
But 10K is just such a massive psychological thing. Ale 10 tysięcy to jest taki psychologiczny punkt. That is the a previous high over there. Gdzie mieliśmy poprzednio ostatni raz też chyba w kwietniu 2018 roku. And 10K is just a big nice round number. 10 tysięcy to jest taki okrągły numer. And I think that every journalist out there is just gonna love that 10K article, and I think that there is going to be so many of them. So każda gazeta czy news będzie lubiła właśnie ten używać 10 tysięcy za Bitcoina w swoich wiadomościach. So essentially the next major target 10K, let's keep an eye on that. And let me just take a quick look at Litecoin because I talked about it yesterday. Zobaczmy też na Litecoin, co tutaj się dzieje. We can see that Litecoin compared to Bitcoin is continuously heading lower right there. I spada, jeżeli chodzi oczywiście porównanie do Bitcoina. Away from this major buy area. So when Litecoin breaks above this level, that's where I am actually going to go long on Litecoin. Jeżeli przejdzie z powrotem pomiędzy ten główny tutaj, ten niebieski kanał, gdzie zaczynają się zakupy na większą skalę, on, jeżeli po prostu jeszcze raz wyjdzie Litecoin poza tą niebieską w górą, to wtedy dokupi oczywiście Litecoina albo zagra na longa. And going over to the Litecoin slash US dollar. So this is Litecoin compared to the US dollar. A teraz mamy Litecoina do dolara. We are still in this horizontal triangle, and the same goes here. We haven't broken this level yet, but when we do, I'm actually a buyer of Litecoin. I w tym momencie tak samo widzimy, że poruszamy się w tym trójkącie. Jeżeli przebijemy go górą, to też będzie dla nas oznaka, że powinniśmy wejść w pozycję. And I'll put the stop loss somewhere below also, but basically I'm watching these resistance levels, and when we break it, I am bullish on Litecoin. And I w tym momencie oglądam właśnie te wykresy i też jestem bullish, czyli bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co może się zdarzyć z ceną Litecoina. I actually believe that Litecoin could go up to $174. Nawet myślę, że Litecoin może iść do 175 dolarów. In the not so distant future. W niedalekiej przyszłości. And next up, I want to just talk about gold once again because i powróćmy do złota. We can see that gold has had a huge breakout out of this major resistance zone. I widzimy, że złoto pokonało w końcu ten resistance zone, który utrzymywał się przez dłuższy czas. And interestingly, in just a od 2014 można powiedzieć. Couple of days, the gold price has gone up about 4%. I był to wzrost 4%. And the gold market cap is actually around $8 trillion. I teraz jeżeli chodzi o market cap złota, czyli cała ilość złota, to jest 8 bilionów dolarów. And let me show you a tweet I tweeted just now. So in the past few days, the market cap of gold went up about 4%, and the value of all gold combined is almost $8 trillion. Czyli w ostatnie dni złoto wzrosło 4% i złoto, czyli całe aktywa złota są teraz 8 bilionów dolarów. Trylion to po polsku bilion. So that's the market cap of gold. This means gold jumped $320 billion. To oznacza, że złoto wskoczyło o 320 miliardów dolarów, nie bilionów, miliardów dolarów. Or double the entire Bitcoin market cap in just. To jest po prostu odpowiednik podwójnego całego market capu Bitcoina. Just a couple of days. And remember guys that Bitcoin is very small still. We are very early. We are still pamiętajmy o tym, że Bitcoin to jest jeszcze bardzo wcześnie. Early adopters, and Bitcoin has not seen even remotely close to its target levels, in my opinion, of possibly even millions of dollars per Bitcoin. But the first major target long term is going to be the market cap of gold, about $8 trillion. Także pierwszym celem, ciekawie tutaj mówi, pierwszym celem to będzie złoto, a więc tylko 8 bilionów dolarów do pokonania. And so the fact that gold can jump double the Bitcoin market cap in just a few days, I think that just shows us that when you compare gold to Bitcoin, Bitcoin has still a very long way to go. I o to tutaj chodzi, że porównujemy to do złota i dlatego uwidaczniam to, jak wcześnie Bitcoin jest i ile ma jeszcze do pokonania, żeby dojść do ceny złota. And this is from my Twitter account, so if you want to go and follow me over on Twitter, go ahead and do it. And the next tweet is actually from Andreas Antonopoulos, and he's just saying that projects reaching out to him. Okej, to już mieliśmy w dzienniku, także jeżeli ktoś oglądał dziennik, akurat widzę te same newsy mamy. Dalej mamy tutaj porównanie Fiata, czyli który jest połączony z Librą i blockchain T.
tech, czyli to, co my tutaj w tym świecie jesteśmy. Oczywiście tutaj koń, auto z tyłu. And I love the comparison from when people used horses and then the car came along. I podoba mi się porównanie to, kiedy ludzie używali tylko koniów kiedyś, a wtedy zaczęły się czasy też pierwszego samochodu. The funny thing is that a lot of people actually hated the car, said that it was dangerous. Bardzo dużo ludzi w owym czasie mówiło, że auta są niebezpieczne, nienawidzili ich. And it was just a dangerous piece of technology. I że to jest technologia, która jest niebezpieczna. And that would never sustain itself, and no one would ever start using cars because the roads were built for horses. I nikt nie będzie używał aut, bo przecież wszystkie drogi były stworzone dla koni. And the same thing is right now. People are saying that Bitcoin is just never gonna work. I to samo mamy w tym momencie, że Bitcoin nigdy nie będzie działał. Because no one is using Bitcoin. Bo w tym momencie nikt nie używa Bitcoina. And the infrastructure is not there. Infrastruktury nie ma. But remember, back in the days, there was no infrastructure for the car. Ale pamiętaj, że na samym początku, jeżeli chodzi o infrastrukturę dla aut, też jej nie było. The infrastructure was built for the horses. Infrastruktura była zbudowana dla koni. Just like today's banking system and today's economy is tak jak w dzisiejszym systemie bankowym i ekonomii built for fiat currencies. Dla fiata, czyli dla walut. The infrastructure is built for the banking system. Infrastruktura jest zbudowana do systemu bankowego. But that does not mean that we can completely change the whole world. Ale to nie oznacza, że możemy to na przykład zmienić. Just like the world was changed when the cars tak jak świat zmieniał się w postaci dla auta, o. Started to get adopted. But the fiat-backed Libra and all the other stablecoins are just a kind of a weird merger between the old and the new. And I tutaj już zaznaczałem, że fiat-backed Libra, czyli co całe, ta cała rzecz, która teraz wychodzi, to będzie takie połączenie, pomostu pomiędzy blockchain tech. I understand that for a while this is probably going to be something that, yeah, it's a necessary evil. I think we're probably going to see these stable coins actually stay for quite some time. I będziemy widzieć te stable coiny przez dłuższy czas, to nie jest nic złego. But just remember that it is a quite weird merger, just like we saw. Ale widzimy, że za pomocą takiego stworu będziemy mogli mieć jeszcze szerszą adopcję blockchaina. Back when the car and the horse actually merged, and just a lot of weird solutions were made. For example, in some countries, you had to have someone walk in front of the car with a. I pamiętaj, że będą wychodziły niektóre pomysły takie dziwne, jak kiedyś, jeżeli chodzi o auto, dwóch sobie podróżowało, tak jak macie tutaj na zdjęciu, a z przodu musiał iść koleś z czerwoną flagą, żeby wszystkich ostrzegać, że jedzie auto, uwaga, niebezpieczna technologia. No i oczywiście te auta były też oczywiście spowalniane do tego chodu, tego chłopa z przodu. A flag warning everyone that there was a car coming because everyone said that cars were so dangerous and you would be killed. So you always had to have someone walking in front of the car. So the car was. Czyli zawsze ktoś musiał być przed autem i ostrzegać innych. Not allowed to go faster than even a human walking. I auta nie mogły iść szybciej niż chodzenie człowieka. And this is basically true whenever you see revolution. Albo chód człowieka, okej? Okay? Miotki zaraz się odezwą. Generic technology, people cannot just adopt it right away. It has to take time, and Bitcoin is going to have to take time as well. I Bitcoin i blockchain będą musieli po prostu tutaj wziąć się w zapam, brat. Probably many, many years until we see Bitcoin being fully adopted. I minie jeszcze bardzo dużo lat, jeżeli chodzi o to. Także ciekawe porównanie, bardzo często używane w świecie blockchaina, więc miejmy nadzieję, że tak to się wydarzy. Dajcie znać, jak się wam podoba To The Moon. Życzę wam wspaniałego dnia i dopiero się widzimy po północy. Niestety za dużo tych audycji, także na spokojnie macie odpoczynek i po północy się widzimy z Dzień Dobry Krypto na sobotę. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.